też. Cześć. Witajcie kochani na kanale Co ugotujemy, to zjemy. Dzisiaj z samego rana wstałam, żeby przygotować według pewnego starego przepisu szmaciaka gałęzistego, zwanego także siedzuniem sosnowym, bo jestem świeżo po grzybobraniu. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wyglądało moje grzybobranie, to zapraszam na kanał Presto Chodź z nami. Natomiast dzisiaj właśnie pokażę, jak przygotować takiego siedzunia. Bardzo dobry, żeby wyszedł, bo będzie to siedzuń z jajecznicą. Pokażę Wam tutaj fragment tego grzybka, jak wygląda. Popatrzcie. To jest siedzuń sosnowy. Może nie wszyscy go znają, nie wszyscy go zbierają, ale jest bardzo smacznym grzybem. Dlatego zostańcie do końca, żebyście zobaczyli, jak ten przepis wygląda. Może kiedyś, będąc w lesie, również takiego grzybka znajdziecie. Więc śmiało możecie go zbierać, bo od kilku lat już nie jest on pod ochroną. Można go zbierać, także polecam go. A teraz zabieram się już do pracy, żeby dla Marysi i dla siebie także zrobić śniadanie. Śniadanie właśnie jajecznica z siedzuniem sosnowym. A jeszcze jedna sprawa. Jestem bardzo ciekawa, jak w Waszych rejonach się nazywa ten grzyb, bo z tego, co wiem, on głównie funkcjonuje pod taką właśnie nazwą siedzuń sosnowy, bądź też szmaciak gałęzisty. Ale wiem, że przynajmniej u nas w takim nazewnictwie ludowym ten grzyb nazywał się kozią brodą. Napiszcie może, jak u Was się go nazywa, bo czasami są to bardzo fajne i śmieszne nazwy, bo takie no bardziej, że tak powiem, z ludowego nazewnictwa wynikające. Mój siedzuń sosnowy jest już oczyszczony, ale jeszcze trzeba go podzielić na cząstki i jeszcze dodatkowo umyć. Nie jest on takim dużym, bardzo dużym egzemplarzem, ale jednak na jajecznicy dla dwóch osób doskonale się sprawdzi. Popatrzcie, jeszcze tutaj gdzieniegdzie są jeszcze pozostałości mchu, bo on na całe szczęście właśnie rósł na mchu, bo gorzej, jeśli mamy szmaciaka gałęzistego, który rósł na przykład na piasku, czy też w pobliżu piasku, no to wtedy mamy dużo czyszczenia. On zwykle oczywiście na pniu sosnowym rośnie, ale mimo wszystko blisko ziemi i często ten grzyb jest zanieczyszczony ziemią czy piaskiem. Natomiast u mnie jest on no, w miarę, więc ja jeszcze go opłuczę pod wodą i następnie jeszcze do gorącej wody go na chwilkę włożę, żeby pozbyć się ewentualnie jakichś żyjątek czy resztek piasku. W czasie, kiedy nam się tutaj nasz grzybek w wodzie gorącej moczy, pokażę Wam moje zbiory. Co prawda są one trochę no, niewielkie, no ale cóż zrobić. Nie było dużego wysypu grzybów w tym lesie, gdzie byłam. Natomiast one są już oczyszczone i przygotowane już do mycia, więc za jakiś czas również zrobię z tych grzybków sos na obiad z masełkiem smażony na maśle. Tego już myślę, że wszelkie zanieczyszczenia, które miałyby się jeszcze tutaj znajdować w tym grzybku, już się wydobyły. Zobaczcie, jeszcze jakiś kawałeczek mchu. Na szczęście żyjątek tu nie było, bo nic tutaj mi nie pływa. I teraz trzeba tego grzybka wyjąć i osączyć przez chwilkę. Jak pięknie pachnie.
nie wyobrażacie sobie, albo już, jeżeli już kiedyś jedliście tego grzybka, to pewnie wiecie, że on cudownie pachnie i orzechowo smakuje. Niektórym przypomina on kalafiora. Mi też przypomina kalafiora. Teraz można rozgrzewać patelnię, a na patelnię należy dać łyżkę masła. No mniej więcej taką ilość. Po sparzeniu de facto tego grzybka no, zostało gdzieś mniej więcej połowa z tego, co było, jeśli chodzi o objętość. Ale mimo wszystko trzeba jeszcze go rozdrobnić, wiadomo, i wrzucam na patelnię. I jeszcze teraz, moi drodzy, na 3-4 minutki pod przykryciem trzeba je, te grzybki, podusić. I teraz czas na przyprawę. Trochę pieprzu. Odrobinka soli. Moim zdaniem wygląda bombowo, a zaraz zobaczymy, jak smakuje, bo Marysia właśnie już wstała i zaraz będzie mogła próbować swojego śniadanka. My już jesteśmy uzbrojone w oto te widelce i będziemy próbować tutaj na Waszych oczach. Moim zdaniem pyszna. Dla mnie też. Dla ciebie też? Super. Polecamy Wam ten przepis. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć.